warto było czekać na babski wieczór i żadnego chłopaka. Czy na pewno? Ten gościu na pewno zrujnuje tę imprezę. Wojnę prankową czas zacząć. Nic nie umiem. Nawet sorki ma. Najgorszy dzień mojego życia. Skąd Zoe to wie? Hej, pomożesz mi? Już wiem. Może lizaka na osłodę? Co ty na to? Nic z tego. Jedna odpowiedź. Lubisz czekoladę, nie? Kole? Nie. No weź, nie mogę tego oblać. Zrobię wszystko. Zoe, proszę. Ej, napiszę ci to. Nie. Czaisz? Niet. Tidak. Nein. Matko, co ją ugryzło? Halo, pobudka. A? Już skończyłaś? Na pewno świetnie ci poszło. Widać, że się przygotowałaś. Po prostu jestem mądra. Nauka nigdy nie idzie w las. Ma się za taką mądrusieńską? Tego na bank się nie spodziewa. Ale to będzie dobre. Świetnie, Zoe. Usiądź, proszę. Patrzcie, jaka jest z siebie dumna. Siadaj, zapraszam. No i czas na przedstawienie. O, Boże, czy ja właśnie... Zdecydowanie tak. Brian, żałuj, że siebie nie widziałaś. Wcale nie pierdnęłam, wiesz? Dobre, nie? Już po przerwie? Proszę, proszę, proszę. Co my tu mamy? Pranka, czas zacząć. Poszła, co nie? Nieźle. Powinno wystarczyć. Ha! Gdzie ja posiałam kluczyk? Pewnie gdzieś w plecaku. Byłam pewna, że go tu chowałam. Dziwne. Zoe? Tego szukasz? Wow, skąd wiedziałeś? Na razie było blisko. A? Co to za upiorności i oślizgłości? Czy to... szczur? Czemu to mnie spotyka? O panie, to było genialne. Zaraz. To nawet nie są prawdziwe zwierzęta. Co ci w ogóle przyszło do głowy? Tak cię to śmieszy? A masz. Ale jaja, to było dobre. Samochód tak grzał, że zanim walnął w ścianę... Hej, Zoe. W każdym razie pędził chyba 200 na godzinę, a chwilę później... Zoe! No weź, serio. Za chwilę eksploduje. I wtedy... Zaraz. Kiedy zabrałaś telefon? Nie ogarniam. O, kola się skończyła. Zaraz wracam. O, świetnie się składa. Tak lubisz swój telefonik? Zobaczymy jak bardzo. Brian? Co tu się dzieje? Czy to młotek? Zaraz, zaraz. Brian? Nie! Tylko nie mój cenny telefon! Proszę, nie! Jesteś niemożliwy.
Mój kochany, piękny, niewinny telefon ze zniszczonym wyświetlaczem. Czekaj, czemu ekran się porusza? Mam cię, nie stłuczysz szybki pianką. Teraz dokończę moją epicką opowieść. Nikt nie pije tabasko przez słomkę. Przynajmniej nie z własnej woli. Ale kolej już tak, im więcej, tym lepiej. Kubeczek pełny? Wkładamy sosik. Ale tak, żeby było widać samą słomkę. I przykryweczka. Dwie schłodzone kole. O, dzięki. Nie ma za co. Ty, kto to? Zaraz, nie napijesz się coli? Kto to? Nie teraz, mamo. O nie, jest naprawdę wściekła. Już po mnie. Naprawdę muszę to odebrać. Wyślij. Znacznie lepiej. Nie! Co to za dziwna kola? Ostry sos? To na pewno jego sprawka. Ma się za mistrza pranków, tak? To się jeszcze okaże. Dobrze, sorki, mamo. Za miłe spotkanko. Zdrówko. Zaraz cofnie te słowa. Żadnej reakcji? Dziwne. I czemu się uśmiecha? O nie. Właśnie wypiłem tabasko. Dobra, tylko bez paniki. Mogę się dosiąść? To my mamy lody? Daj spróbować. Ale ekstra, uwielbiam waniliowe. Przyniosłam sobie. Już zjadłeś? Szybko. W końcu. Dzięki. Ej, nie jadłem obiadu. A, tak, rozumiem. Komu loda z wasabi? Większa szczypta przyprawi go o zawrót głowy. Teraz wystarczy wymieszać. Wygląda jak lód z zielonej herbaty. Och, chyda. No to jedziemy. Dalej głodny Brian? Skąd wiedziałaś? Świetnie wygląda. O tak, tego mi było trzeba. Smaczne. O nie, niesmaczne. Myślałam, że lubisz wasabi. Wow, co za moc. To chyba był kiepski pomysł. Zdecydowanie kiepski. Lecę. Wypróbowalibyście te pranki? Wasi znajomi je pokochają. O ile nie będą waszymi celami. Dajcie znać, jak poszło.